niezależnie od pakietu europejskiego, Polska w ramach posiadanych środków, również tych środków, którymi będzie dysponowała w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, powinna różne programy tworzyć. Trzeba zwiększyć program stypendialny dla młodzieży ukraińskiej. Nie ma lepszego pomysłu, lepszego sposobu na budowanie również przyjaźni między narodami, niż pomoc dla młodych Ukraińców chcących się uczyć w Polsce. Jest skandaliczne, że od tylu lat nie udaje się zbudować wspólnego uniwersytetu polsko-ukraińskiego, tak jak ma to miejsce na przykład z Niemcami Uniwersytet Wiadrina, gdzie kształcą się dzieci i z Niemiec, i z Polski, budując dobre relacje, budując pewne partnerstwo, nie państwowe, tylko partnerstwo ludzi ze sobą. Taki uniwersytet powinien powstać również w relacji z Ukraińcami. To jest również pewne rzeczy, które dla Polski są korzystne, na przykład rozwiązanie problemu wizowego dla Ukraińców. Sprawa trudna, ale w niektórych segmentach polskiej gospodarki, przede wszystkim w rolnictwie w okresie zbiorów owoców miękkich i tak dalej, są potrzebni pracownicy z Ukrainy. Tu możemy również pomóc. To są wspólne przedsięwzięcia dotyczące kultury, historii. To są również zaoferowanie konkretnej pomocy dla tych, którzy byli mordowani na Majdanie, postrzelonych, poranionych i tak dalej, zapewnienie im pomocy medycznej. Musimy być również przygotowani, ale to jest również problem Unii Europejskiej, który Polska powinna w Unii zgłosić. Prawdopodobnie, jeżeli niepokoje na Ukrainie, niestabilność będzie się utrzymywała, to część Ukraińców będzie chciała emigrować z Ukrainy i będą pewnie... A może to jest szansa demograficzna dla przynajmniej części Europy? Ja bym wolał, żebyśmy my nasze problemy demograficzne rozstrzygali czy rozwiązywali przy pomocy zwiększenia dzietności w Polsce, pomocy rodzinie, żeby to Polki rodziły więcej dzieci, czyli trzeba pomóc młodym ludziom, żeby po pierwsze rodzina wielodzietna nie była kojarzona z patologiczną, wprost przeciwnie, żeby społeczeństwo uznało, że ci, którzy mają więcej dzieci, biorą na siebie w pewnym sensie, wyręczają społeczeństwo, rodząc i wychowując następne pokolenie potrzebne dla zapewnienia ciągłości rent i emerytur. Społeczeństwo powinno pomagać, więc przede wszystkim w tym zakresie powinniśmy swoje problemy starać się rozwiązywać, ale niewątpliwie ma pan rację, że Ukraińcy, ludzie o podobnej mentalności jak my, może byliby dla Polski, nie wiem czy to byłoby dobre dla Ukrainy, ale dla Polski, łatwiejsi do strawienia, do zaakceptowania jako ci, którzy przyjeżdżają do pracy do Polski, niż muzułmanie, Turcy czy inni, czy Chińczycy, którzy nigdy nie zasymilują się ze społeczeństwem europejskim. Jeżeli tu przyjadą, to będą tworzyli albo getta, albo swoje przyczółki islamu, czy też Chińczycy ekspansji gospodarczej Chin również na Europę, również na Polskę. Dla nas współpraca z Ukraińcami pod tym względem byłaby niewątpliwie korzystniejsza.